Napisałam dzisiaj w internecie, zapowiadając dzisiejszy wieczór, że będzie gorzko i słodko. No gorzko było, bo poruszaliśmy trudne tematy, takie jak samobójstwa, jak pomoc biednym ludziom przed okresem świątecznym, nie tylko, i o problemach deweloperów rozmawialiśmy i samorządach, ale teraz będzie słodko. Będzie słodko, zbliżają się święta, na stołach pojawią się wielkanocne baby, dużo dobrego jedzenia, a my porozmawiamy z naszym ostatnim gościem, panią redaktor Bartosz Tokwisz, o kobiecie, która gdyby dzisiaj żyła, prowadziłaby najpopularniejszy w Polsce, a może i w Europie, a może i na świecie, program kulinarny, byłaby celebrytką, byłaby czołową feministką, kobietą sukcesu, bizneswoman, ale urodziła się w 1860 roku, o ile dobrze pamiętam. 1826 roku, w 26 roku urodziła się, była w sumie mieszczką, nazywała się Lucyna Ćwierciakiewiczowa, i nam się XIX wiek kojarzy, jeżeli chodzi o kobiety, to przede wszystkim nam się kojarzy z Dulską, prawda? Mamy taki typowy obraz mieszczki terroryzującej całą rodzinę o ograniczonych horyzontach umysłowych, a tymczasem w tym okresie mniej więcej wykwitła kobieta niesamowita, kobieta wspaniała, kobieta, którą właśnie nasz gość, Marta Tokwisz, opisuje w swojej książce, która lada moment ukaże się w wydawnictwie literackim, zasłużonej oficynie dla kultury polskiej. Marto, znamy się, jak mówił Bogdan Smoleń, ho-ho, a może i dłużej, w związku z tym nie będę, w związku z tym nie będę mówiła do ciebie, pani redaktor. Ty piszesz o ludziach, ciekawych ludziach, bo to jest chyba twoja 10. książka już. To jest moja 10. książka, ale ja piszę o ludziach, których wybieram tak, jak to analizowałam nawet czas jakiś temu, o ludziach, którzy są dzielni i którzy są niezłomni. Ponieważ często rezygnujemy ze swoich planów, nawet nie o to chodzi, że narzekamy, ale nie doprowadzamy do końca tego, co zamierzamy, co jest naszym celem. Lucyna Ćwierciakiewiczowa spadła na mnie znienacka. Ale zanim, przepraszam cię bardzo, zanim opowiesz o Lucynie Ćwierciakiewiczowej, to może przypomnijmy tylko, że ostatnia twoja książka to Marek Grechuta, tak? Przedostatnia. Tak. O Marku Grechucie pisałaś. Pisałaś o Jadwidze Grabowskiej, carycy polskiej mody tak, polskiej, fantastyczna kobieta. Polskim mówiła, jak się ubierać, i tak tymi domowymi sposobami nie odstawałyśmy w wyglądzie od kobiet zachodu. Wpłynęła na naszą estetykę. Tak, pisałaś o Hoffmanie, tak. Jerzym Hoffmanie. Panie wspaniałym reżyserze. Pisałaś też, taka twoja słynna książka, to o Edycie, była Księżniczka na Deptaku. Tak, Księżniczka losach, Deptaku, o losach warszawskiej Żydówki Edyty Klein. I nagle pojawia się kobieta, która zachowała się zupełnie nieracjonalnie na owe czasy, bo się rozwiodła z mężem, czy mąż się z nią rozwiódł, nie wiadomo, kto kogo porzucił w sumie. W sumie wiadomo, że była zdradzana. Zdradzana. Ale kobiety w owych latach zamykały oczy. No właśnie, a ona postanowiła się rozwieść. Tak, dlatego że ona miała w sobie pewną niezależność. I coś takiego nosiła w swoim charakterze, co można by dzisiaj nazwać poczuciem własnej godności. Wywodzi się z warszawskiej rodziny, aczkolwiek jest z pochodzenia niemieckiego. Jej matka i ojciec nazywali się Bachmann. I krótko mówiąc, wszystko na to wskazuje, że została wypchnięta za mąż. Nie wiem dlaczego. Może miała trudny charakter. No, nie było to nic dziwnego w owych czasach. Nie no. Było to nic dziwnego. Panny tak. Wydawano za mąż czasami bez ich zgody. Tak jest. I tutaj nie wiemy dokładnie, czy ta zgoda była, czy tej zgody nie było. W każdym razie ona wyszła za mąż za ziemianina i przeniosła się ze swojej ukochanej Warszawy gdzieś w okolice Pułtuska. Mąż bywał w domu bądź nie bywał. Ona poznała tam znakomicie realia nie tylko ziemiańskie, ale również wiejskie. Dlaczego to było takie ważne? Bo ta wiedza zaprocentowała później w jej książkach. Ona była poza bestsellerem 365 obiadów za 5 zł. 5 zł w owych latach było równowartością niecałego rubla. A dzisiaj to ile by to było?
Gdybyśmy chciały to przeliczyć, to mogłybyśmy teraz popełnić błąd, ale przyjmijmy, że to jest plus minus koło 20 zł. Tak sobie pomyślałam, że za 20 zł to jest sztuka zrobić obiad. I to dla całej rodziny. Tak. I to często, jak ja czytałam jej propozycje na każdy dzień, to byłam zdumiona, jak dużo było tych potraw i jak te potrawy były urozmaicone. Dzisiaj tak się nie je. Dzisiaj tak się je tylko od święta. No właśnie, zaraz do tego przejdziemy, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu, kiedy pani Lucyna musi się rozstać ze swoim mężem. Chce się rozstać, bo ona nie może tego wytrzymać. No właśnie, ale rozstaje się z nim. I co wraca do rodziców. Do rodziców i co? Oznajmia matce po prostu, ja się będę rozwodziła. Chciałabym z tobą zamieszkać. I bardzo dobrze, mówi oszczędna matka, która jest kalwinistką, pochodzi z rodziny, która tę wiarę kultywuje. A zaraz powiem, czym się wiara kalwińska różni od naszej. Będzie taniej i bezpieczniej, ale bez względu na to, czy taniej, czy drożej, to rozwiedzione kobiety traktowane były jak ladacznice. Bardzo marne szanse miały, żeby powtórnie wyjść za mąż. Wdowa większe, zdecydowanie. Ale proszę sobie wyobrazić, że Lucynie się udało. Matka wzięła sprawy w swoje ręce i nazwijmy to, zorganizowała kogoś, kto połączył Lucynę ze świetnym facetem, z mężczyzną, który docenił jej temperament. Jej apodyktyczność mu nie przeszkadzała, a zdobyła go, myślę, również kuchnią. No, ponieważ do serca. Tak. I ona mówiła pannom, które spotykała w Warszawie na różnych przyjęciach, to była kobieta, która wszędzie bywała, na koncertach, w kawiarniach, w teatrach, w operze, która mówiła kobietom: chcesz miłości? Atakuj żołądek. Nie, przypomina mi się taka książka dla dziewcząt, kiedy młoda dziewczyna ze swoim mężem odwiedza babcię, ma przyjść fatygant młodszej siostry i ona mówi, ale jak my przychodzimy tutaj z moim mężem, to nas tak nie karmisz. A babcia mówi, bo on już jest złapany. Tak. Dobrze, tak było, no, ale, dobrze, no, ale nagle ta mieszczka, rozwódka, która znowu wyszła za mąż, zamiast kultywować to ognisko domowe, żeby znowu jej kolejny mąż nie zdradzał, nie rzucił, tak to zaczyna pisać, wydawać. Nie zupełnie nagle. Nie. Jej dom był domem otwartym, tak to nazywamy dzisiaj. Ona zapraszała gości, którzy znaczyli coś w Warszawie, ale nie tylko, nie była taką osobą totalnie wykalkulowaną, ale interesowali ją ciekawi ludzie i to nic dziwnego. I ci jej znajomi, jej przyjaciele zobaczyli, że to są tak świetne przyjątka, obiady, które są nie tylko smaczne, ale również fantastycznie podane. I na którymś z przyjęć jeden z jej znajomych powiedział: pani Lucyno, pani powinna o tym napisać, co pani robi, a także jakie przetwory pani ma w spiżarniach. A były w tych czasach książki kucharskie? Owszem, były, tak. W tej chwili nie pamiętam nazwisk, bo się skupiłam bardzo na Lucynie, ale były książki kucharskie, zarówno pisane współcześnie, głównie w tych na wschodnich terenach byłej Polski, jak i były przewodniki takie kulinarne pisane przez Francuzów, wiadomo, mistrzowie kuchni, tłumaczone na język polski. Ale w owych czasach, chyba, o ile pamiętam dobrze historię, to raczej w tych dworach i w tych ziemiańskich, czy w rodzinach mieszczańskich, no, nie gotowano według książki. Tam były przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie. Babcia piekła taki tort i taki sernik, córka to robiła prawda. Takie szynki i tak dalej, i tak dalej. To były takie mówione przepisy bardziej to niż prawda. Ćwierciakiewiczowa. No, to jest coś niesamowitego, dlatego że
dzisiejszemu pisarzowi, jakbyś powiedziała, że sprzedała się jego książka w 70 tysiącach egzemplarzy, to byłby zachwycony. A ona to zrobiła. Ona to zrobiła w XIX wieku, 70 tysięcy egzemplarzy. Znacznie więcej to było w tych wszystkich wydaniach. 17 wydań. Tak, tych wydań nawet było, tych było wydań 19. I również przetłumaczono jej książkę na język angielski, a także wydano ją albo w Moskwie, albo w Petersburgu, nie pamiętam już. Wielkim admiratorem pani Lucyny był Prus. Przyjaźnili się, w Nałęczowie chodzili na spacery, tak? Prus też lubił dobre jedzenie. Dobre jedzenie. Ale gdyby Lucyna nie była ryzykantką, nie zaistniałaby w powszechnym, społecznym obiegu. Dzisiaj byśmy o niej nie rozmawiali. Gdyby nie była ryzykantką i gdyby nie była jednak kobietą potrafiącą liczyć. Jeden z jej gości, zamożny biznesmen, współwłaściciel jakiegoś banku, powiedział jej: pani Lucyno, to co jemy, to co pani wyjmuje ze swoich spiżarni, zasługuje na to, żeby i inni się dowiedzieli. Chciał może, żeby jego żona dobrze zarządzała kuchnią i żeby czerpała te wzory. I Lucyna pożyczyła od niego pieniądze. Strasznie się denerwowała, bo nigdy nie pożyczała na nic. I kiedy już książka była przygotowana, mąż zapytał się, dlaczego jesteś taka zdenerwowana, a co zrobimy, jak się książka nie sprzeda? On był przeciwieństwem charakterologicznym Lucyny, bardzo energicznej, krzepkiej, głośnej takiej kobiety działającej z impetem. Zawsze ją uspokajał, zawsze stał z tyłu krok za nią. Książka się sprzedała i nie tylko mogła zwrócić dług, ale także coś zaoszczędziła. I wtedy również pod wpływem autoanalizy, ale także rozmów z ludźmi, którzy się znali na biznesie, na funkcjonowaniu przemysłu wydawniczego, postanowiła wydać książkę, którą zatytułowała genialnie. Gdyby ona dzisiaj wydała taką książkę i zatytułowała ją jeszcze, nie wiem, za 10 zł albo nawet dalej za 5, bo jeżeli zaczniemy rachować i bardzo oszczędnie prowadzić naszą kuchnię, to możemy zrobić obiad za 10 zł. Ja to obliczyłam. Może nie taki efektowny jak Lucyna, ale jeżeli zajrzycie państwo do jej przepisów, to zobaczycie, że raz te obiady są kosztowne, raz są mniej kosztowne. No właśnie, jak to jest z tą kuchnią ćwierciakiewiczowej, bo w rodzinie mojego męża, takiej ziemiańskiej rodzinie, chodziło takie powiedzenie: weź dziewę krzesznych, od rana łuskają migdały. To ona znaczy, by się śmiała. Ona by się śmiała. No właśnie, też mi się wydawało, że no właśnie do tego tortu migdałowego, te dziewki siedzące w tej kuchni dworu i od rana te łuskające migdały na ten tort, jakaś tak strasznie bogata kuchnia. Czyli ta kuchnia ćwierciakiewiczowej nie była taką kuchnią dla bogaczy. A z drugiej strony też ona chyba była taką trochę kuchnią niezdrową, bo masło, bo śmietana, bo jajka. Ona, powiedziałabym, odtłuściła polską kuchnię. No ona zdjęła z tych rosołów, które się gotowało na trzech gatunkach mięs, tłustych mięs, ona kazała zdejmować w swoich przepisach tą całą tłustość, co ja, która zawsze dbałam o dietę, robiłam intuicyjnie, jak prowadziłam kuchnię jeszcze dla męża i dzieci. Robiłam to intuicyjnie, bo wiedziałam, że to jest szkodliwe. Owszem, było to masło, ale czy masło jest niezdrowe? Masło nie w nadmiarze jest bardzo zdrowe, o czym mi zawsze mówi mój dentysta, mój guru życiowy. I jeżeli nawet zobaczymy przepis, w którym jest 20 jaj, to proszę zwrócić uwagę, że rodziny były liczne i te baby były wypiekane w ilości 5 sztuk, 6 sztuk. Dzisiaj pieczemy, jak mamy czas, malutką babeczkę. Jeżeli w ogóle pieczemy. Jeżeli w ogóle pieczemy, ale załóżmy jedną małą babeczkę i kroimy później na stole na cienkie plasterki. Kiedyś się jadło dużo, tłusto i słodko. Teraz od słodyczy uciekamy, bo są niezdrowe, od tłuszczu kobiety też, ale Lucyna wywarła wpływ
to, co chciałam od razu powiedzieć, nie tylko na naszą kuchnię, ale także na naszą mentalność, ponieważ zarobiła dobrze na swojej pierwszej książce i tej drugiej, która była hitem wydawniczym, to pomyślała sobie, a cóż dalej? Ćwierciakiewiczowie wzięli na wychowanie dziewczynkę, niestety nie mogli doczekać się własnego potomstwa, ale ona nie była już osobą, która chciała tylko być w domu, tak, zajmować się dzieckiem i mężem i wystrojem wnętrz i przyjmowaniem gości. Zobaczyła, że najlepiej sprzedają się książki religijne, kalendarze i kucharskie. Czas było na wydanie kalendarza. Kalendarzy było dużo, ale ona wydała specyficzny kalendarz. Nazywał się kalendarz Kolenda dla gospodyń. Kolenda nie była wtedy bożonarodzeniową pieśnią religijną, tylko była życzeniem, prezentem dla kogoś, kogo chcemy obdarować. To była kolenda. I ona ten prezent nam podarowała. Mówię nam, bo i również mnie i tobie, nasze prababki czytały te kalendarze i mądrzały. Ja byłam zachwycona tym, jak się dowiedziałam, że ona kazała kobietom zdejmować te zszargane brudem, bo Warszawa i inne miasta były nieskanalizowane, w rynsztokach płynęły najgorsze rzeczy. Tak. I ona kazała zdejmować te spódnice, te halki albo tylko skromne sukienki i od razu je zapierać, żeby nie wprowadzać do domu bakterii, żeby nie zarażać rodziny. Radziła nam, kobietom, naszym przodkom, co robić w różnych sytuacjach, z którymi się zderzamy. Wtedy tak nie, wtedy lekarze nie byli na nasze zawołanie, jak są teraz. No tak. Czekało się długo, albo w ogóle ich nie było. Był ty piszesz w tej swojej książce, że Ćwierciakiewiczowa, która ukaże się, ale ja już wiem, co ty tam w pewnych częściach napisałaś, że twierdziła, że nawet ubodzy powinni mieć w domu jedną książkę, tak, encyklopedię zdrowia. Tak, i nie napisała z moją książkę, tak, tylko encyklopedię zdrowia. Dlatego, że jak... Bo ten dostęp do lekarza trudny. Dostęp do lekarza był szalenie trudny, nawet w Warszawie. No nam teraz encyklopedię zdrowia zastępuje internet, jak coś nam dolega. Teraz? To tak. Zanim się doczekamy wizytu lekarza, to szukamy w internecie, co tam, tak, jak się leczyć. Aczkolwiek różne bywają sugestie, często tak, osób, które się na tym nie znają. I ona w pewnym sensie, tak jak analizuje jej życie, to jej posłannictwem było edukowanie ludzi. Ona była feministką? To dzisiaj w jej czasach brzmiałoby to jako coś szalenie negatywnego i wtedy jeszcze feminizm nie istniał jako taki. Ale była zwolenniczką tego, że kobiety powinny być samodzielne, że powinny pracować, że jeżeli mogą, powinny jak zarabiać. Jak mam być, tak, szczera, to ona była, wypływały chyba z jej życiowego doświadczenia pewne poglądy nazywane dzisiaj feministycznymi, aczkolwiek ona była zwolenniczką pełnych rodzin, w których wychowuje się dzieci, w których dba się też o starsze pokolenie. Ach, tak, musimy zmierzać, byśmy mogły o tej kobiecie niesamowitej mówić. Ale pamiętajmy, zachęcam państwa, o niej niedługo wyjdzie w wydawnictwie literackim książka Marty Sztokwisz o tej wspaniałej kobiecie XIX-wiecznej. Ja jeszcze tylko na końcu powiem, że Mickiewicz panu Tadeuszu napisał, o, gdybym kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi dotarły do pod strzechy. A co napisał Prus, pamiętasz? Nie pamiętam. A Prus napisał, o czym u nas marzył Mickiewicz. Mickiewicz to zdobyła pani Ćwierciakiewicz. Tak jest, już zapomniałam. Cieszę się, że proszę państwa, razem z Martą składamy państwu bardzo serdeczne życzenia świąteczne. My się zobaczymy dopiero po świętach, w następną środę. Bardzo było nam miło spędzić ten wieczór w państwa towarzystwie. Dobranoc. Bardzo dziękuję. Wszystkiego szczęśliwego.